Dowiedzieliśmy się, że będą wprowadzane niedługo zmiany w komunikacji podmiejskiej. Czy mógłby Pan coś powiedzieć na ten temat? Jakie to będą zmiany? Czy wejdą jakieś nowe linie? Tak, tak, będą zmiany i będą nowe linie. Także dwie odpowiedzi pozytywne, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że użytkowników, naszych mieszkańców również ucieszy. Już od ponad roku trwają prace nad modernizacją układu komunikacyjnego i jest to trudne zadanie. Natomiast wydaje się, że dochodzimy do modelu optymalnego na ten czas. Zmiany dotyczą, są dwa rodzaje zmian. Pierwszy rodzaj to jest zmiany tras dotychczasowych linii oraz wprowadzenie dwóch nowych linii. Ja przypomnę, że w tej chwili nasza gmina jest obsługiwana przez 4 linie warszawskie, a będzie ich 6. I tak, jeżeli chodzi o zmiany dotychczasowych linii, to linia 712 będzie skrócona do rynku w Babicach. Tak, żeby mieszkańcy i Babic, i tych miejscowości po drodze w kierunku północy, czyli Kwilinów, Janów, Klaudyn, mogli stosunkowo szybko dojechać do stacji metra na Bielanach bodajże. Czyli autobus na Górczewską nie będzie jeździł? Na Górczewską nie będzie jeździł. Również zaczynamy od tego, co skracamy, tak? A potem zobaczymy, co dodajemy, co wkładziemy w to miejsce. Natomiast linia 714 będzie skrócona o gminę Izabelin, tak mówiąc najkrócej. Mianowicie nie będzie jechać do Hornówka czy do Truskawia, gdzie ma pętlę, tylko będzie zakręcać w Lipkowie z ulicy, jadąc tutaj od południa w kierunku Lipkowa, z ulicy Akacjowej w Jakubowicza i wracać tradycyjnie, jak do tej pory, czy ulicą Sienkiewicza. To pozwoli nam częściowo zmniejszyć odpłatność, bo to są puste kilometry między tym skrzyżowaniem a granicą gminy, więc one nam wypadną i jak gdyby częstotliwość kursowania tego taboru się zwiększy. W związku z tym to będzie taka linia, można powiedzieć, wewnętrzna, dowożąca z jednej strony młodzież nauczycieli do szkół w gimnazjum w Koczargach i w Babicach po części, oraz dowożąca naszych pasażerów innych, w tym młodzież szkolną, do szkół średnich, studentów i pracowników do pętli Górczewska. I ten odcinek ostatni w kierunku Warszawy to będzie przebiegał tutaj od rynku ulicą Hubala Dobrzeńskiego. Teraz, jeżeli chodzi o linię główną, linię 719, to tutaj się dokłada dwa kursy w godzinie porannej, bo robiliśmy bardzo szczegółowe badania i wyszło, że w tym czasie najwięcej jest tego przeładowania. W związku z tym, jak dołożymy dwa kursy, to liczymy na rozładowanie. Dalsze dokładanie będziemy monitorować, jakie jest wypełnienie autobusów. Mieliśmy tutaj bardzo dokładne zrobione badania wypełnienia autobusów w poszczególnych godzinach. W związku z tym będziemy nadal monitorować i w miarę potrzeb reagować do dokładaniem nowych linii. Trasa 719 pozostaje bez zmian. Bez zmian. Tyle, że więcej kursów. Nową linią jest linia 726. To jest ta linia, która w tej chwili ma końcową pętlę na ulicy Radiowej, opodal granic naszej gminy, i dogadaliśmy się z zarządem transportu miejskiego, żeby przedłużyć do Klaudyna i żeby po prostu ta linia zrobiła taką pętlę w Klaudynie i wracała, dowoziła naszych mieszkańców z tej części gminy do Starego Bemowa. Tam jest duża pętla i tramwaju 20 i innych linii autobusowych, w związku z tym będzie też dogodne przesiadki w dowolną stronę. W godzinach szczytowych ta linia będzie wydłużona do rynku. To będzie bodaj jeden kurs rano, jeden kurs po południu, żeby wzmocnić jak gdyby też tę komunikację w tym kierunku z serca Babic. Z kolei nowa linia
wewnętrzna, to roboczo nazwana L6, ona by nie dojeżdżała do Warszawy i obsługiwała pasażerów chcących dostać się do naszych instytucji na terenie gminy. Początek jej byłby na końcu ulicy Kosmoskiej w Orzęcinie Małym. Dalej dojeżdża do ulicy Szkolnej i do gimnazjum, dalej do Lipkowa i skręca w prawo i wraca przez Lipków ulicą Jakubowicza, czyli inaczej niż 714, które zaczyna jazdę ulicą Jakubowicza, a potem w Mościckiego, a tam by całą drogę kontynuowała ulicą Jakubowicza, czyli tą główną drogą Lipkowa zachodnią, która przechodzi w ulicę Sportową i tutaj się włącza Warszawę do Babic na rynku Zapętla, wraca z powrotem. Czyli Lipków byłby obsługiwany przez dwie linie. Linię 714 i nową linię 706. To jest nową, jeżeli chodzi o organizację, bo to jest na innej zasadzie te linie ZTM rozlicza, ale nie chcę wchodzić w szczegóły. Dla pasażera nie będzie różnicy, ten sam bilet, te same barwy autobusów, te same insygnia, w związku z tym pasażer nie odczuje, że to jest trochę inaczej. No i wreszcie linia 729. Tutaj modyfikacja polega na tym, że nie będzie jechać do Warszawy na tym odcinku z Babic do Górczewskiej ulicą Hubala Dobrzańskiego, co zdaje się w tej chwili miało miejsce, a będzie jechać warszawską, dlatego że 714 będzie miała bardzo gęsty rozkład jazdy i ona zupełnie wystarczy na obsłużenie Hubala Dobrzańskiego, tego rejonu. W związku z tym nie ma sensu dublować, a żeby skrócić czas jazdy, to postanowiliśmy puścić ją prosto. Także jest tych zmian bardzo dużo. No ja przypomnę, że poprzedni układ był wprowadzony blisko 10 lat temu, jak dobrze pamiętam, to był 2001 rok. Potem trochę rozbudowywany, ale myślę, że to, co tutaj proponujemy, ten schemat komunikacji powinien wystarczyć na 10 lat rozwoju gminy. Co najwyżej w godzinach szczytowych niektóre linie będą modyfikowane albo poprzez zwiększenie środka transportowego, czyli większy autobus, jeżeli nie będzie zabierał wszystkich pasażerów, bądź dołożenie dodatkowych kursów w godzinach szczytowych. Natomiast jeżeli chodzi o układ drogowy, przebiegu trasy, inaczej mówiąc, wydaje się optymalny. Ten okres do końca roku będzie takim czasem intensywnego monitorowania, badania, jak to wszystko działa w praktyce. Będziemy zbierać uwagi do ewentualnych korekt, bo układ jest otwarty. Jeżeli będą jakieś mankamenty, to będziemy starali się jak najszybciej je usuwać w miarę możliwości. Często jest to niemożliwe, ale tam, gdzie jest możliwe, to na pewno szybko będziemy je usuwać. Ja chcę dodać, że to jest bardzo takie szczegółowe opracowanie. Tutaj dwóch specjalistów z branży nad tym pracowało. No i oczywiście tutaj pewien zespół roboczy z gminy. I jest to zrobione bardzo profesjonalnie przy użyciu wyników badań, potrzeb mieszkańców, jak i wypełnienia autobusów w poszczególnych częściach dnia. Zatem posługiwaliśmy się tym, co w tej chwili występuje, czyli i potrzebami, i kłopotami, jeżeli chodzi o możliwość zabrania, a również inne badania były uwzględnione. Zatem rokuje to jak najlepiej. Mam nadzieję, że jest to model dobry i spotka się z dobrym, pozytywnym przyjęciem zainteresowanych mieszkańców. Chociaż z drugiej strony wiemy, że nie ma idealnych rozwiązań komunikacji zbiorowej, ale musi być gdzieś ta granica, gdzieś ten kompromis, prawda? Bo idealnie to by było, jakby w każdą uliczkę jakiś środek przyjechał i można było wsiąść niemal spod swojego domu, ale wiemy, że to jest nierealne, to oczywiste.